Witam Państwa, Joanna Sikora. Szaro i rześko, tak w skrócie prezentuje się prognoza na jutro. Nad naszymi głowami przesuwają się chmury, które zajmują kilka warstw nieba. Z jednej strony piękne, ciekawe, a z drugiej chyba wszyscy czekamy na ciepło i słońce, a nie niż front atmosferyczny i zimne arktyczne powietrze. Zobaczmy mapę nocy. Niebo zachmurzone, gdzieniegdzie pojawią się przejaśnienia, jednak prognozy wyraźnie wskazują na deszcz i deszcz ze śniegiem. Uwaga, na jezdniach i chodnikach przy temperaturze około 0, minus 2 stopni pojawi się gołoledź. Niedziela będzie kolejnym szarym dniem pod parasolem. Im bliżej Tatr, tym większe prawdopodobieństwo, że zobaczymy śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. Temperatura maksymalna 7 stopni w Tarnowie, Miechowie, od strony Śląska i w Krakowie 6. W Zakopanem stopień powyżej zera. Tutaj w zasadzie przez cały czas będzie pruszyć. Jeśli ktoś z Państwa zmienił już opony na letnie, to może mieć teraz nie lada kłopot. Ciśnienie w górę, możemy czuć się senni. A kolejne dni? W poniedziałek przejaśnienie i lokalny deszcz, we wtorek cieplej, natomiast bez szans na słońce, na termometrach od 9 do 11 stopni. I pył PM10, region będzie przewietrzony. Spokojnego wieczoru, do zobaczenia.